Witam wszystkich rolników, gospodarzy, którzy chodzą do łobory, wszystkich grzybiarzy, wszystkich wędkarzy. Dzisiaj Wam zaprezentuję, jak zakleić dobrze kalosze. Nie żadną łatką, tylko bierzemy oto taki klej, złoty klej i kleimy. Będziemy potrzebować nie żadnych łatek, bo to nam nic nie da. Tydzień podziała i później znowu będzie mokro. Tylko bierzemy oto taki klej, złoty klej, który sklei nam to na dobre. Jest to jakaś taka, jakby to powiedzieć, pianka, która naprawdę dobrze usztywnia. A zaraz sobie sprawdzimy test wodoodporności, czy mają IP67, czy nawet może lepiej. Jesteśmy już na Czeputkańskim bagnie. Wtedy nam się nie udało nagrać, bo niestety, jak przyszedłem tutaj, to zadzwonili po mnie, bo gdzieś tam rura pękła, coś tam się stało i jak widać, było trzeba troszeczkę w oborze posprzątać, no i po gnojówce pochodzić. I nie miały żadnej dziury, tam wszystko było w porządku. Roba, żaby rychoczą. To objaśnia niepokój. Jak widzimy, trzymam gumowca pod wodą już dłuższy czas. W środku czuję, że jest sucho, naprawdę. Ale to zresztą tak jak mówię, w oborze był test. Jak wtedy ta rura pękła, nic tam nie kapie, nic nie mokro, chyba że zrobiłem nową dziurę gdzieś jakąś. Sprawdźmy jeszcze sobie drugiego na szybko, bo tutaj naprawdę trzeba uważać. Te bagno na tym dnie ma bardzo dużo skarbów, a jeszcze więcej pływa w nim potworów. Kiedyś pamiętam, przyszliśmy się pokąpać, jeszcze mali byliśmy. Było fajnie, ja tutaj gdzieś się pluskałem bliziutko. Kolega był pod mostem. I nagle, ni stąd, ni zowąd, w tym bagnie, tutaj, pojawił się rekin. I tak wychylił się, kolega tam był i tak go wciągnął. To pamiętam jak dziś, ale wtedy na obiad mieliśmy grochówkę. Powiem wam, że tego kolegę ostatni raz widzieliśmy i tego rekina już też nikt więcej nigdy nie zobaczył. Także tak jak mówię, w nocy lepiej tutaj jest nie przychodzić, bo dzieją się naprawdę różne rzeczy. Dobra, teraz będziemy latać z fleszem i znowu zatapiamy następnego gumowca. Pokręcimy nim, bo to wiadomo. Jak się idzie, to on tak wygina się, nie wygina się. To też oddziaływuje nam na takie rzeczy. A gdzie ta dziura była? A, tutaj była ta. No i jak widzimy, niestety źle to przykleiłem, bo aż do środka naleciało, przez co odczuwa się to nogą i jest to troszeczkę niekomfortowe, ale to nic, to nic. Lepiej, żeby tak było jak jest, niż żeby zaraz gdzieś mi woda do kaloszy się nabrała. Także jak widzimy, są dobrze zaklejone. Tutaj była dziura w tym miejscu i też jest zaklejona, nic, żadnej tam wody nie ma. Pozdrawiam wszystkich oszczędzających, każdą złotówkę, ale to dobrze, że oszczędzamy, bo niedługo w naszym kraju za tydzień pracy nie kupimy nawet takich gumowców.